Lustro dla wszystkich zakochanych z kontaktem lub bez kontaktu. Witam serdecznie wszystkich kochanych słuchaczy, subskrybentów, nowych widzów, którzy tutaj zawitali i znaleźli mój kanał. Dziękuję, że jesteście. Mam nadzieję, że wszystko u Was dobrze. Oczywiście w sprawach miłosnych na pewno dużo zamieszania, niepewności, dlatego jesteśmy tu wszyscy na tym kanale. Zobaczymy, co dzisiaj pokaże lustro. Oczywiście zapraszam Was do komentowania. Wszystkie komentarze czytam. Widzicie, jak daję tam serduszko lub daję tam klik z moim zdjęciem Loelia, to znaczy, że przeczytałam Wasz komentarz. Kochani, proszę Was o lajki, proszę Was również o nowe subskrypcje, jeśli jesteście tutaj nowi na tym kanale. Zasubskrybujcie mój kanał z dzwoneczkiem u góry, a dostaniecie wszystkie powiadomienia o tym, kiedy są nowe premierki z wróżbami kolektywnymi dla Was. Teraz skupcie się na Waszej osobie. Ja wylosuję oczywiście karty do lustra. Zaczynam od Was, osobo pytająca. Wasze myśli, uczucia i zamiary oraz paraleja, czyli równocześnie będę robiła też Waszą osobę ukochaną i w środku karty Tarota mówią, co Was łączy, co jest wspólne w Waszych myślach, uczuciach i zamiarach. Zaczynam od Was. Wasze myśli, kochana osobo pytająca, która oglądasz i pytasz, tak? Co u Was? Wasze myśli. Chcielibyście nowego początku, nowej szansy, wyleczenia wszystkich spraw, które są między Wami. Chcielibyście jakiejś decyzji, podjęcia, nie wiem, decyzji konkretnej, w którą stronę ma rozwinąć się ta relacja. Chcecie, by wszelkie sprawy, które są jakieś nieporozumienia, blokady między Wami, by się szybciutko uleczyły, wyleczyły i by zacząć wszystko od nowa. Dziecko, karta dziecka mówi o nowym początku. Macie nadzieję na nowy początek. Myśli Waszej osoby. Ta osoba myśli o Was. Wy jesteście w jej głowie, że między Wami jest sytuacja niejasna, nieklarowna. Wy, osoba pytająca, jesteście w głowie Waszego partnera, Waszej osoby ukochanej. Niestety jest tu sytuacja bardzo zagmatwana, są jakieś problemy między Wami, które nie dają klarowności spraw. Także rzeczywiście coś należy wyjaśnić, coś należy tutaj na nowo uleczyć, wyleczyć. Sprawy, problemy, jakieś niejasności, by one przeszły, by one się rozjaśniły. Zobaczmy, co Was łączy w Waszych myślach, tak? Czyli na poziomie mentalnym, na poziomie głowy. Potrzebna jest praca nad tą relacją. Musicie oboje pracować mozolnie, ciężko nad tym, by naprawić tą relację, by jeszcze raz, być może właśnie tutaj dać szansę tej relacji, by coś wyjaśnić, by problemy przeszły, by uleczyły się jakieś stare zadry, stare problemy. Musicie oboje, to Was łączy, oboje musicie tutaj nad tą relacją popracować. Przechodzimy do Waszych uczuć. Osoba pytająca, Twoje uczucia, tak, znowu chęć wyleczenia, wzmocnienia tej relacji. O, myślicie, że jest jakaś inna kobieta. Zobaczcie. Tutaj
chcecie, albo wy jesteście po prostu kobietą. Chodzi o to, że jest tutaj, są dwie wersje. Jest chęć wyleczenia, znowu to się ta karta powtarza, karta tęczy, to wyleczenie wszystkich starych problemów, wzmocnienie waszej relacji, wzmocnienie waszych więzi, komunikacji. I tutaj wy jakby wyczekujecie w oknie, też tęsknicie za zbliżeniem, intymnością z waszą osobą ukochaną, wyczekujecie na wiadomość, na spotkanie, na jego przyjazd, na jego powrót. Lub inna wersja dla niektórych z was, ale to będzie może mniejszość, może myślicie, że jest tutaj jeszcze jakaś inna kobieta. Inna kobieta, która ewentualnie tutaj miesza się do waszego związku. I chcecie, by ta sytuacja z tą inną kobietą się jakby tutaj wyjaśniła. To dla niektórych z was. Teraz uczucia waszej osoby. Uczucia waszej osoby. Uczucia waszej osoby. Wow, ta sama kobieta wychodzi. Kochani, teraz już jestem pewna, że jest jakaś inna kobieta, czyli jakaś inna kobieta tutaj zawraca, nie wiem, zamęca, mąci, skręci. Jakaś inna kobieta jest tutaj jeszcze w tej relacji, czyli jakaś trójka, jakiś trójkąt. I o tym trzeba porozmawiać. O tym chce wasza osoba ukochana porozmawiać. Przez to są frustracje, problemy, nerwy, niepokój, drażliwa atmosfera. Czyli tutaj ta osoba, zobaczcie, ta kobieta się powtarza, czyli odbija się w tym lustrze. Czyli tutaj jest jakaś rzeczywiście trzecia osoba, jakaś inna kobieta, być może on spotyka się z inną kobietą, to trzeba było wyjaśnić, dlatego są tutaj niejasności, problemy, potrzeba wyjaśnienia spraw i uleczenia spraw. Zobaczymy, co was łączy w uczuciach. Co was łączy w uczuciach? 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 Koło fortuny. Koło fortuny to zmiana. Zmiana w waszej relacji, jakieś zmiany raptowne, które muszą się wydarzyć w waszej relacji, by ta relacja w ogóle albo przetrwała, albo była uratowana, albo była jeszcze kontynuowana, więc tutaj jest potrzebna zmiana w uczuciach, potrzeba rozmowy, potrzeba wyjaśnienia spraw, potrzeba być może zakończenia tutaj, zdecydowania się, kogo on wybiera. Wy podejrzewacie, że on się spotyka z inną kobietą. Tutaj rzeczywiście są dwie kobiety w jego lustrze, ty jako osoba pytająca i inna kobieta, być może tutaj kochanka seksualna, przyjaźń plus jakaś afera. Wy chcecie, by to się zmieniło. Koło fortuny ma zmienić tą sytuację na lepszą, tak? Na lepiej. Więc należy rzeczywiście tutaj szybko coś wyjaśnić i zmienić. Teraz zobaczymy wasze zamiary i plany w stosunku do waszej osoby ukochanej. Chcecie, by sprawy potoczyły się pozytywnie w kierunku relacji. Chcecie zaproszenia, randki, spotkania. Tutaj chcecie pozytywnych rozwojów. Chcecie zaproszenia, randki, spotkania, miłej rozmowy, znowu miłego czasu romantycznego. Być może chcecie niespodzianki, by on zadzwonił, napisał. Zobaczymy u niego jego plany w stosunku do was. Jego plany w stosunku do was. Tak, zaproszenie. On też chce tutaj was zaprosić, zrobić wam niespodziankę, zaprosić na randkę, na rozmowę. On myśli tutaj o tym, by zadzwonić, napisać, wysłać wiadomość,
zaprosić niespodziewanie i by otworzyły się nowe tutaj perspektywy na komunikację, na wyjaśnienie spraw, na nowy początek, nową szansę, na nowy rozdział, być może byście coś wyjaśnili. Zobaczmy, co Was łączy w Waszych planach. Dobrze, mam już, czyli łączy Was paś buław, czyli to, żeby znowu wróciła taka lekkość do Waszego związku, lekkość, wyjaśnienie spraw, zabawa, frywolność, intymność, nie wiem, dobry seks, jakaś taka lekka atmosfera, by wyjaśnić wszystko, by się pogodzić, by dawanie i branie, balans, równowaga nastąpiła, zgoda, harmonia. Na pewno chcecie oboje zgody, to Was łączy, ponieważ oboje myślicie tu o spotkaniu, o randce, o tym, by napisać wiadomość, by się umówić i tutaj chcecie się oboje pogodzić. Wasze plany i zamiary są, by się pogodzić, pojednać, by znów nastąpiła harmonia i balans. Zobaczmy jeszcze, jaka karta wypadnie nam w oraklu miłosnym na koniec. Ups, już mi wypadła. Free yourself, czyli it is time to take back control of your life. Ok, czyli uwolnij samego siebie, jakby bądź wolna. Jest teraz czas, byś miał kontrol, byś miała kontrol nad swoim życiem. Byś nie myślała tylko jakby o pędzaniu, o tym związku, o nim, o wiadomości o nim, byś nie czekała, tylko byś była niezależna, samodzielna, byś była wolna, byś decydowała o siebie, byś była sama ze sobą szczęśliwa, tak? I to jest teraz w tym momencie najważniejsze. Ty w centrum, ty jakby tutaj jako fokus, czyli uwolnij samego siebie z tych pętów, być może tej miłości, tego związku, czy zazdrości, czy tej sytuacji tutaj jakiejś problemowej, problematycznej. Te karty, które się powtarzają w Waszym lustrze, jeszcze na koniec takie krótkie reasumę, podsumowanie, to jest karta właśnie tej innej kobiety. Jakby Ty miała podejrzenia, czy tutaj kontrolowała, on rzeczywiście tutaj ma dwie kobiety w swoim odbiciu lustrzanym. Ta kobieta, która się wtrąca tutaj w Waszą relację, która psuje Waszą relację, która być może spowodowała te niejasności, problemy, komplikacje, które powinny być wyjaśnione. Ta karta, która się jeszcze powtarza w Waszym związku, jest karta niespodzianki, zaproszenia, wiadomości, randki, miłego spędzenia czasu. Oboje tego chcecie i oboje dążycie, by otworzyła się nowa szansa. Dziękuję serdecznie, proszę o komentarze, proszę o lajki, proszę o nowe subskrypcje, jeśli jesteście nowi, zostańcie tutaj na moim kanale, będę się bardzo cieszyła i do usłyszenia już wkrótce.